brawo, ale ładnie wykonana jedenastka. Pewnie i bezbłędnie. Można się było spodziewać, że zamieni karnego na bramkę, ale zawsze pozostaje niepewność. Zwłaszcza, że ten bramkarz przecież wiele razy bronił jedenastkę. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Ależ petarda! Tak, tak, piłka w siatce! Bramka po takim strzale! No akcja, stadiony świata! Strzał niemal idealny! To jest piękne w tej grze! Ni stąd, ni zowąd mamy jednego z najpiękniejszych goli w sezonie! No widać, że piłka dostała jakiejś dziwnej rotacji, odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Chciałbym to zobaczyć z innego ujęcia, bo wyglądało, że wyjdzie poza boisko. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. No nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Nie z tego przywileju korzyści. Götze. Mario Götze! Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę! Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Strzał dobry, piłka uderzyła w słupek i mogło to się skończyć różnie. Na szczęście po odbiciu wpadła do siatki centymetry w bok i nie byłoby gola. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Wynik 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Ocampos. Fantastyczny strzał! Gol! Co za strzał! Piękne, pewne uderzenie! Bramkarz nie miał tutaj nic do powiedzenia! Brawa za decyzję, a jeszcze większe należą się za jej bezbłędne wykonanie! Wspaniały, fantastyczny wyczyn, 3 bramki w dzisiejszym spotkaniu. A jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, jest dziś w formie i jest w gazie. Zobaczmy, co będzie dalej. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Pellegrini. Kapitalne uderzenie! Tak jest! Bramka i to jaka! To był strzał, jakie rzadko oglądamy! Mógłbym powiedzieć, zamawiamy, Jacek, więcej takich strzałów! O, popieram! Poprosimy takie w każdym meczu! To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Petrowicz. Ale wspaniale teraz! Tak jest! Bramka i to jaka! To był strzał, jakie rzadko oglądamy! Mógłbym powiedzieć, zamawiamy, Jacek, więcej takich strzałów! O, popieram! Poprosimy takie w każdym meczu! Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. Spójrzmy na to z innego kąta.
Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Mariano, Gomi. Ładnie! Gol! Tak jest, proszę Państwa! Ależ nieprawdopodobne uderzenie! Co za strzał! Gol przepiękny! To może być bramka miesiąca, może nawet roku! No, jest dzisiaj w wybornej strzeleckiej formie. Hat-trick! Trzech goli nie zdobywa się codziennie. Spójrzmy na to z innego kąta. Proszę Państwa, nie zawiódł kolegów z drużyny, trenera, kibiców. Miał okazję, to ją wykorzystał. Od tego są tacy zawodnicy, Darku, i takich chcemy wychwalać. Piłka trafia w poprzeczkę i wpada do bramki. Bardzo widowiskowe, choć niewiele brakowało. Mogła przecież wrócić do gry i bramki by nie było. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Mazułaku. Ale strzał! Gol! Co za niesamowity strzał! No czekam na powtórkę, bo naprawdę palce lizać akcja. Zgadzam się, to było kapitalne uderzenie. Naprawdę należą się wielkie wyrazy uznania. Piłka trafia w poprzeczkę i wpada do bramki. Bardzo widowiskowe, choć niewiele brakowało. Mogła przecież wrócić do gry i bramki by nie było. Chociaż nie do kolejny rzut rożny, który to już z rzędu. Ach, nie ma bramki. Eden Hazard! Wow, gol! Ale bajeczna technika! Takie strzały nożycami to naprawdę rzadko oglądamy. I to w dodatku celna, wiesz, to nie jest oczywiste. Bramkarz zupełnie bezradny. Ależ niesamowita bramka, jakby zastygł w powietrzu. Trochę ryzykownie, ale liczy się efekt. Tak czy inaczej, jestem pod wrażeniem i będzie to jeden z najpiękniejszych goli tego sezonu. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia.